Witam serdecznie, z tej strony Paweł Sawicki, założyciel klubu sportowego motoboys.pl. Obecnie znajdujemy się na obiekcie sportowym pod nazwą Motoboys Arena, który znajduje się w Stargardzie, w dzielnicy Kluczewo. Za nami znajduje się tor Super Enduro. Jest to miejsce, które było jako pierwsze, które otrzymaliśmy od naszego prezydenta, pana Sławomira Pajora, świętej pamięci. Na początku tworzyliśmy tutaj mini tor motocrossowy, później w biegu czasu zaczęliśmy zmieniać go pod tor Super Enduro. W międzyczasie też napisaliśmy podanie o otrzymanie kolejnego terenu 4 hektarów, które znajdują się w pobliżu tutaj tego pierwszego obiektu. Na nim utworzyliśmy tor motocrossowy, który znajduje się tutaj po prawej stronie z tyłu, i tor Hard Enduro, który obiega całe te dwa tory. No, trasy są bardzo wymagające, znajduje się bardzo duża ilość przeszkód. Dzięki uprzejmości lokalnych tutaj firm udało nam się zwieść trochę, że tak powiem, potrzebnych rzeczy, które wykorzystujemy do tego, aby stworzyć przeszkody, czyli jakieś belki, jakieś podkłady, jakieś betony, jakieś opony i tego typu inne rzeczy. Zrobiliśmy tor, który naprawdę pod względem fizycznym i wymagań technicznych jest bardzo ciężki. Osoby, które przyjeżdżają tutaj na ten tor, bardzo sobie chwalą i bardzo podobają mi się tutaj treningi, spędzony czas, jeżeli chodzi o trenowanie na tym torze. Do tej pory zrobiliśmy już kilka eventów, kilka pikników, szkoleń, spotkań, treningów od tego czasu. Najważniejszym takim wydarzeniem jest Motoboys Enduro Challenge. Są to zawody, które odbywają się cyklicznie. Obecnie walczymy o prawo do organizacji Pucharu Polski, Mistrzostw Polski Super Enduro, gdzie pojawią się zawodnicy z czołówki zarówno polskiej, jak i europejskiej, jeżeli chodzi o Super Enduro. Cały czas staramy się rozwijać, cały czas staramy się dokładać, cały czas staramy się tutaj poprawiać, sprzątać. Także teren jest, otrzymaliśmy tutaj tak naprawdę 3 lata temu, ale cały czas jest dużo pracy, dużo wkładu finansowego. Z góry oczywiście chcielibyśmy podziękować miastu, które zawsze wspiera kluby sportowe i stowarzyszenia. Jakieś tam pieniążki otrzymujemy rocznie na te działania. Wiadomo, że jest to kropla w morzu przy tak dużym terenie i przy tak dużych działaniach, które tutaj robimy. Staramy się rozwinąć mocno ten sport motocyklowy, który w Polsce jest jeszcze, że tak powiem, mało znany i mało rozpowszechniony. Staramy się tutaj przygotować chłopaków i zawodników klubowych do startu w zawodach. Startujemy w zawodach w całej Europie, jak i może jeszcze nie na świecie, ale cała Europa, Polska. W eventach, które są bardzo, bardzo mocno promowane. Ostatnim takim największym eventem, jakim udało nam się wystartować, był Red Bull Megawatt 111. Impreza, na której pojawia się 1000 motocykli. Impreza, która jest tak naprawdę przyciąga całą czołówkę światową, jeśli chodzi o hard enduro i enduro. Dzięki temu, że tutaj mamy tak przygotowany teren i przeszkody i całe tutaj zaplecze, udaje nam się trenować i doganiać tych zawodników gdzieś tam z tej najwyższej półki. Cały czas ulepszamy, tworzymy te przeszkody coraz trudniejsze, żeby ten poziom jednak podnosić. Ale też tutaj próbujemy łapać zajawkę młodych osób, które gdzieś chcą zaczynać tę przygodę z motocyklami. Pokazuję im, jak to zacząć, co robić, jak to zrobić, tak? Jak się przygotować. Jako klub sportowy Motoboys chcielibyśmy poprzeć kandydaturę pana Rafała Zająca na prezydenta Stargardu. Naszym zdaniem jest to mega odpowiedni człowiek i kompetentny człowiek na to stanowisko. Używamy takich słów młodzieżowych, ale to chyba najbardziej jakby są odpowiednie słowa, które mogą tego człowieka opisać. Zawsze jest pomocny, zawsze stara się to, co wdrażamy, czy tam jakieś nasze pomysły przenosimy, przemyśleć, porozmawiać, coś dopomóc, tak? Nie jest człowiekiem, który od razu jest na nie, przekreśla to, co chcemy stworzyć. Mega rozwija nasze miasto, naprawdę. Tutaj jest akurat na terenie Kluczewa, powstaje park przemysłowy. Ostatnio właśnie mamy problem z dojazdem, tylko dlatego, że budowa jest po prostu wszędzie. Cały czas coś się buduje, cały czas coś się rozwija. No oczywiście nie tylko tutaj, tak, gdzie powstają fabryki, ale i całe miasto, które zawsze zyskuje na i wyglądzie, i poprawie jakiejś tam socjalnej.
Z naszej strony nasz głos wędruje dla pana Rafała i dla jego komitetu wyborczego. Mam nadzieję, że będziecie wspierać takich ludzi i będziecie doceniać to, co chcą zrobić dla nas. Wiadomo, że nie będzie to spełnione może za dzień, za dwa, za tydzień, ale wiadomo, że żeby coś wypracować, trzeba czasu i trzeba zaufać ludziom, którzy wiedzą, co robią i którzy są kompetentni. Także nasz głos wędruje do pana Rafała.